Przed Państwem Martyna Bujżańska, Jacek Denel i prowadzący dzisiejsze spotkanie Radek Wiśniewski, któremu oddaję w tym momencie głos. Jakoś się czuję tak chyba nieśmiertelny, ponieważ chciałem Państwu powiedzieć, że możecie Państwo ulec złudzeniu, że na tych trzech fotelach zasiada tylko jeden debiutant, debiutantka. A to będzie nieprawda. Bo jest ich co najmniej dwóch. I żaden z tych debiutantów nie jest Jackiem Denelem. Ponieważ ja też jestem dzisiaj debiutantem. Jestem lekko stremowany, ponieważ pierwszy raz prowadzę spotkanie w Biurze Literackim. I z tego tytułu liczę na Państwa życzliwość, na to, że Państwo będziecie wyrozumiali, dlatego że prowadzący czasy musi sobie strzelić w stopę, albo w inną część ciała. Naszymi gośćmi dzisiaj jest Jacek Denel z książką kolejną, po tytule Języki Obce, i Martyna Bujżańska z książką pierwszą, tytułem Moja jest ta ziemia. Jako prowadzący powinienem powiedzieć parę słów o autorach, natomiast mam kłopot taki, że cokolwiek bym powiedział o Jacku Denelu. Przepraszam bardzo, czy może będzie lepiej bez mikrofonu? Nie, dlaczego? Bo tak fajnie jestem sponsorowany. Chyba, żeby się trzymasz. Nie? A tak lepiej? Tak. No, jestem przyzwyczajony do kablowych mikrofonów. Okej. Oczywiście cokolwiek bym Państwu nie powiedział o Jacku Denelu czy Martynie Bujżańskiej, to będzie i tak dużo mniej niż mogłyby powiedzieć ich teksty. Ale pozwolę sobie kilkoma zdaniami zaznaczyć sylwetki. Jacek Denel urodził się w roku 1980 w Gdańsku. Wydał bardzo dużo wierszy, nieco mniej prozy. Co najciekawsze, pierwsze nagrody dostał jej za prozę, a do finału doszedł jej z wierszami. Prawda? Oprócz tego Jacek Denel jest malarzem, jest felietonistą. Przez jakiś czas występowałeś także w telewizji. I także, co dla mnie nie mniej znaczące, teraz będzie przetłumaczony na język polski anglicyzm, popraw mnie, jeżeli się mylę, jesteś także kolekcjonerem. Czy można tak powiedzieć, że jesteś kolekcjonerem? No można, bo to... Można, bo to taki stan ducha, w związku z tym zbiorczy, nie trzeba mówić kolekcjonerczego, bo to tak ogólnie. Generalnie myślę o tym jako o pewnej... Właśnie bardziej o stanie ducha niż o konkretnej profesji. Natomiast Martyna Bujżańska urodziła się w roku 1994. I urodziłaś się na Kujawach. Okryłaś konkretne miejsce swojego urodzenia wualem tajemnicy. Martyna jest poetką, która do tej pory gdzieś publikowałaś w jakichś pismach? Czy to jest twój absolutny pierwszy debiut po prostu? Napisałaś i wypłynęłaś jak beznika. Myślę, że na początek to może tyle, bo tak jak mówię, czegokolwiek by się o autorach nie powiedziało, zawsze to będzie mniej, gdyby się nie wymieniło tytułów, tomików, tytułów czasopism, które ich publikowały, języków, na które byli tłumaczeni Martyna, czy była tłumaczona na jakieś języki? Na języki obce Jacka Denela. Ale może przyjdzie taki moment. Tak jak mówię, to zawsze jest dużo mniej niż to, co mogą powiedzieć teksty. Dlatego chciałem na początek poprosić, żebyśmy mogli usłyszeć w Waszym wykonaniu niezwykle profesjonalnie kilka wierszy z tomów, o których będziemy rozmawiać później. Przed zdaniem. Opróżniliśmy dwa pokoje, kuchnię, przedpokój i łazienkę. Nie mają końca rzeczy umarłych. Drąc ich pocztówki, czytamy urywane słowa i są tam nagle na nowo młodsi i żywsi, zaprzątnięci światem. Trzęsie się ziemia, mówi Boasur, ostatnia andamanka, która władała językiem liczącym sobie już 65 tysięcy lat, gdy pada drzewo z wielkim hukiem. A teraz wiersz do fotografii, jak to często u mnie bywa. Ta fotografia jest na okładce tomu, to odkopanie posągu Antinousa w Delfach w 1894 roku. Taki też jest tytuł tego wiersza, a motto z obelisku Antinousa w Rzymie. Stąd wychodzi do licznych świątyń całej ziemi,
spełnia prośby tych, którzy go proszą i leczy choroby tych w potrzebie, zsyłając na nich sny. Chrzęszczący w zębach piasek, odcisk od oskardu, rozmyte chmury chmurnych, poruszonych twarzy, Leta płynie przez mięso, nie płynie przez marmur, ja jestem nadal młody, wy od dawna starzy. Imię zachował przypis, a kształt ramion ziemia, nie współczuję wam ani nie zazdroszczę, spałem. Zanurzyłem się w wodzie tym śmiertelnym ciałem, wynurzyłem się z ziemi ciałem nieśmiertelnym. Czy nie o tym marzycie kopacze w kaszkietach, niosąc krzyczące bety do chrzciennicy w cerkwi? I wiersz do obrazu Sebastiano del Piombo, Wskrzeszenie Łazarza. Było z mojego wskrzeszenia wiele radości, ale śmierdzieć nie przestałem. Co robić, jak ktoś cię przywraca do życia, nie wykłócasz się o drobiazgi, więc znów miałem drzewa oliwne i chmury i rdzawy cień w załomach murów, niskie muczenie krów pędzonych do wodopoju, smak chleba i mleka i smażonego mięsa, szorstkość żwiru i bandaży, ale śmierdzieć nie przestałem. Z początku przychodzili goście, którzy chcieli ze mną zamienić słowo, dotknąć ciała, że ciepłe, i zasłaniając nos rękawem zapytać, czy tam nie spotkają ich matki, ojca, stryja, dziecka, kuzyna, Nechemiasza, babki, która gdzieś zakopała garnczek monet, nikomu nie zdążyła powiedzieć gdzie, ale potem słowa cudu przygasła, a ja śmierdzieć nie przestałem. Mówiła mi Maria: Łazarzu, Łazarzu, jesteś wielkim cudem Pana, kontemplujmy tę tajemnicę, módlmy się, ale każdy w cichości swego pokoju. Mówiła mi Marta: Łazarzu, Łazarzu, tak upiekę ci twój ulubiony placek z czarnuszką i przyrządzę kapłona z szafranem, ale zjedz go w cichości swego pokoju. Kiedy rzucałem im w złości, nie prosiłem się z powrotem na ten świat, odpowiadały: Łazarzu, Łazarzu, jak nieładnie. Odpowiadały: Łazarzu, Łazarzu, bluźnisz. I wracały do swoich pokojów. Potem wybudowały izbę w ogrodzie i kazały mi się do niej przenieść, żebym nie mieszkał zbyt blisko kuchni. Nazywały ją grobowcem, najpierw między sobą w żartach, potem nie kryły się z tymi przede mną. Wychodziły do ogrodu i krzyczały: Łazarzu, Łazarzu, zostawiłeś mi ci obiad przed bramą grobowca. Wreszcie kazały zamurować wyjście i podawały mi jedzenie przez małe okienko. Na starość mówiły, co nas podkusiło, żeby zapraszać do domu tego szarlatana. Na starość mówiły, byłyśmy młode i głupie. Niewdzięczność. Skąd wrócił do mnie nagle ten obraz, rozwidlenie gałęzi czereśni rosnącej na końcu ogrodu? I to jak uległo była, z najniższym konarem blisko ziemi, zapraszającym do wejścia, z kolejnym po drugiej stronie, wreszcie z tym wysokim rozwidleniem, gdzie można było oprzeć stopę, by trzymając się jednej z gałęzi, sięgać po ciemnowiśniowe, niemal czarne czereśnie. Ścięto ją parę lat temu, tuż pod najniższym konarem, nie wiem kto, nie wiem po co, bo jak wytłumaczyć niewdzięczność wobec drzewa, które z takim oddaniem rodziło owoce, które z takim oddaniem słało się pod trampki i chwytne ręce chłopców. I gdzie indziej mieni się tamta pionowa ławica liści i kto inny opiera stopę na tamtym rozwidleniu. Wychyla się daleko i zda się, że nie sięgnie, a sięga, zrywa trzy naraz i podnosi je do ust. Jeszcze dwa wiersze. Bydgoszcz główna. Nieogolony mimo okazji, w czarnym płaszczu z okazji, mija nas mrocząc 21, wraca, siada na miejscu 21. Całe półki na bagaże zajęte, więc stawia obok siebie na wolnym miejscu to, z czym jedzie. Kruchy w szklistym celofanie bukiet przewiązany białą szarfą z czarnym napisem ostatnie pożegnanie. 2,5 godziny milczy z okazji lub mimo okazji, potem milcząc kłania się i wysiada. Za chwilę wraca, bierze z siedzenia to, z czym jechał, bukiet, kłania się, milcząc i wysiada, i to jest nasze ostatnie pożegnanie. Piosenka o lampie i wozie dla LM.
Patrz nad maleńkim twoim domem, ogromny wóz przetacza koła, dźwigając gwiazd kolczastą słomę. Siedź, nikt nie woła. Są tacy, którym palić trzeba lampę na ganku tkwiącą wiecznie i tacy, co pod laką nieba idą bezpiecznie. Więc ty od wiatru lampę zasłoń i czuwaj pod kołami wozu, skoś trawnik, zagrab, zapisz hasło i strzeż obozu. Choć nie pukał nikt do domu, czuwanie zdało się jałowe, więc nigdy się nie dowiesz, komu świecił ten płomień, kto mógł iść, bo ty siedziałaś pod sfer niebieskich turkotami, w maleńkim domu plamka stała, myślący kamyk. Ja może zacznę od motta mojego domku. Jest to motto Baudelaire'a. Gdzie nur w kraj się ciągnie pusty, niezbadany i rzuca w oczy moje pełne przerażenia, splamione brudem szaty, kropiące się rany i narzędzia skrwawione dzikiego zniszczenia. Bydgoskie mówi burżuazja. Idziemy las, las od noga Wisły, zaledwie kilometr od gorącego centrum. Mamy landrynkowe paznokcie, ale wnętrze Alice Glass. Tu drzwi, wszędzie za nimi ludzie. Wszystko nabiera kolorytu. Mijamy kolejne kobiety po przejściach. Napalmy dziwek, cóż za wielkomiejska atrakcja. Napalmy dziwek. Wybuchnę, jeśli jesteś blisko. I winda, i sklep, drżące atrapy mojego caratu. Ciekawie jest w mieście. Ślady pamięciowe pobrzeża. Dojrzałe kosztele spajają zamknięte w obwodach dzieci. Ich śpiewające twarze spływają prawdami świata. Czy święta ziemia żegna się po zdeptaniu chleba? Mówią, że jarzmo synów Abrahama dusi nocami i zamyka w ciepłym wnętrzu zwinnych dziewczynek pękających w wodzie. To głosi nasza rodzina. Pod skórą pulsuje źródło na uset. Mówi żegnaj Bosawalo. Grunt był podmokły, a on postawił tam zeschłą lipę. Gdzieś pomiędzy ugrzęzła matka. Stawiasz kołnierz już kwiecień, wala na biegach odliczałaś czasy powrotów. Kiedy matka wyciągnie głowę z kołyski i wypluje te wszystkie gorzkie, przedwczesne płody, które wyśpiewały na podołku martwienie. Już kwiecień nadal badasz łokciem płynące czarną ziemię z biegiem lat więcej łokci i rozmiękłych twarzy. Wala, wróćmy do domu. Ojciec dbał zawsze o progi. Nie bój się. Węgierki na udach znikną jak pan z tobą, matki. Żan, konstelacje rozwarstwienia. Planety układają, wracają do układu sprzed 500 lat. Wszędzie niedziele, w które mówimy sobie, jesteśmy jeszcze piękniejsze w tych odległych, zamkniętych miastach, rozdzielonych ruchem dłoni. Wszystko już zgaszone, Żan. Jeśli czymś będę, to umkniętą zasadą, spienioną trzciną, historią naturalną, która krzyczy. Każda mała niepustowna, nie ma żadnego wstawania przez słowa. Każda mała niepustowna to grzęza biskokur i wiosek, plam kliszy, dla których ja umykam święto światła. Odwróć swoje oczy, Żan. Są to rozwarstwiania innej strony świata. Archipelag 164. Archipelag, obiektywy, prześwietlone błony jak srebro koloidalne, krzyczą po francusku, ale doprowadzą do życia wiecznego. Wnikam głęboko, analiza i synteza jako ulubione słowa, a jednak i rozumie, i słyszę, i łowię, i cichnę. Rola musi znajdować się pod kontrolą, szybko się w niej o wszystkim zapomina. I byłam kobietą w kapeluszu Klimta.
podmoskiewskie jednostajnie, północ-południe, ile jest prawdy w Radiu Moskwa, małe łazienkowe okna stają się wyraźne, widzę mandry, że puchną i rozlewają, wystarczy splunąć. To jest moja ziemia, nic jej nie odegna od złego. I tak, za rodzinę modli się później. Powinnam przestać wierzyć w Messerschmitty. Moje dzieci też udają samoloty, które nigdy nie lądują. Exodus. Tak powstała Księga Wyjścia. Są nieba otwarte i zamknięte w każdym kontur ciała. Gorzki ciężar w brzuchu, jak tłuste muchy nad handlarką jarzyn. To widzimy w przyszłym życiu. Święto ostre, pomarańczowy dym, jako nie ma ofiara i snów. Rodzimy się, umieramy, wśród kar i przewinień, bo tak jest bardziej lirycznie. Mam takie pytanie. Zostawiłeś sobie jeszcze jakieś wiersze na drugą turę? Pozwolę sobie teraz zadać kilka pytań do każdego z Was z osobna, chociaż oczywiście podwójne spotkania autorskie mają tę miłą zaletę, że można zadać czasami jedno pytanie dwóm autorom i patrzeć, jak się pięknie od siebie różni. Ale na początek chciałem zapytać Jacka. Jacku, nie szkoda Ci wspólności z najnowszym tomiku? To jest oczywiście odwrócone pytanie troszeczkę też o ideę tego, co się mieści pod tytułem Języki Obce. Można Ci zadać pytanie, czemu Języki Obce? Można Ci zadać także pytanie, czy nie szkoda Ci pewnej klarowności stylistycznej tego, co wydajesz. Bo ten Twój nowy tomik to jest rozmaitość języków. Czy to jeszcze rozmaitość, czy już chaos, czy ci nie żal pewnej czystości? Chaos to nie, bo to... Bardzo dużo czasu spędziłem na tym, żeby ten tomik był tak ułożony, jak jest i myślę, że to przy pobieżnej architekturze widać, że on jest dosyć konsekwentnie prowadzony i te teksty nie są po prostu wrzucone do worka. Natomiast rzeczywiście jest tam sporo tekstów w całym wachlarzu form, od takich bardzo zwartych form tradycyjnych, rymowanych, wypisowanych jak sonet, bo... Piosenka ludowa. Bo piosenka ludowa jest tak, owszem, stylizowana i są... i są te plankty, które też są dziwnym tekstem, bo on jest... To jest zbiór wierszy, które wszystkie pochodzą od incipitów, a te incipity są słowami pewnego 3,5-letniego chłopca, Wolutka, który ma talent do dobrych fraz, na przykład. Zwraca się do matki słowami, liść mnie opłakał, ziemia była cicha. No, nic. No, nie ma się co zastanawiać. To właśnie tak. Więc są rozmaite też źródła, też o tym dlatego mówię, ale gdzieś to idzie ku zastanowieniu się nad rozmaitością poezji, nad rozmaitością języków poezji, nad tym, jak dużo możemy powiedzieć o sprawach podstawowych, które zawsze były tematami poezji, poprzez rozmaitość form języków. I to jest coś, co mnie bardzo interesuje. Zresztą ktoś, kto zna moje książki, to kojarzy też to z poprzednich tomów. Przecież i w ekranie kontrolnym były prozy poetyckie i we wcześniejszych tomach też to się wahało. To nie jest tak, że uskładałem jakiś tomik 13 złoskowcem rymowanym, tylko jest to jeden z możliwych sposobów budowania tomików, czy w ogóle tworzenia swojej twórczości, bo przecież ja wybierałem z tego, co miałem. Ale powiedz mi, dlaczego w takim razie Języki Obce? Bo równie dobrze można było nazwać w takim razie tomik Rozproszone Języki, czy... na 100 różnych sposobów. Ty wybrałeś ten. Ja lubię myśleć i wierzyć w to, że poeci, jak już składają ten tomik, to mają dość określony zamysł dotycząc tego, co chcą opowiedzieć i jakby po to już dobierają sobie jakąś ramę do obrazu, czyli na przykład tytuł wiersza, tytuł tomiku. No tutaj akurat o tyle to się różni, że tak jak jest to często, zresztą w przypadku moich tomów, ten tom ma tytuł od jednego z wiersza, konkretnie z poematu Języki Obce. I pomyślałem, że z tych wszystkich dostępnych już tytułów ten akurat najlepiej charakteryzuje cały tomik. Była też druga możliwość. Myśleliśmy o tym, żeby ten drugi
tytuł zbiorczy, czyli śpiewnik piosenek miłosnych dla średnio zaawansowanych, ale nie wszystkie wiersze w tym tomie to wiersze miłosne, więc stanęły na językach obcych. Myślę, że to z, po prostu z tego z bliskości już istniejącego tytułu. Bo pewnie można, gdybym ten tytuł brał zupełnie znikąd, znaczy wysuwał go z wierszy, to on może by się różnił od tego, prawda? Może by się nazywał swojskie, czy właśnie wielość języków, czy coś jeszcze innego, ale stanęło na tym tytule, który już istniał. Bo w wywiadzie wspominasz, który akurat czytałem ostatnio, wspominasz o tym, że poezja może być dawaniem głosu temu, co głosu nie ma. Domyślam się, że masz coś bardzo miałeś coś bardzo konkretnego na myśli. Nie jest to jakby pytanie o poezję zaangażowaną. To też może być, tak? Znaczy może być, ale domyślam się, że u ciebie to jest troszeczkę coś innego. Nie, bo to... Co nie ma głosu, albo inaczej, czemu ty byś chciał dawać głos, a co głosu nie ma? W społeczeństwie, w świecie i w historii jest bardzo wiele rzeczy i osób, i zjawisk, które nie mają swojego głosu. To nie chodzi tylko o jakieś represjonowane mniejszości, czy nawet większości, chłopów pańszczyźni, ale w poezji renesansowej, ale myślę o czymś innym, o tym wszystkim, co z istnienia gdzieś wypada, co nie dostaje swojego zapisu. Kredytobiorcy we frankach szwajcarskich. Też, tak, pewnie powstały już na ten temat jakieś wiersze. Dla niepoznaki nazywamy ustawami. Nie, ale myślę o czymś takim, że mamy oto jakieś postaci, które często, tak, jest taka figura w poezji polskiej, że się bierze na przykład czyjś wymyślony list, tak, i Yoko Ono pisze do cesarza Tyberiusza, bądź odwrotnie, czyli daje się głos tym, którzy są znani, z ich biografii się to wyciąga, pewne podejście, pewien pomysł. Ale jest mnóstwo takich ludzi zupełnie zapomnianych, których życia nie były interesujące i którzy nie mieli mniej ciekawego do powiedzenia. Są takie zjawiska, są takie... Ja gdzieś mam tweblik do tego takiego rumowiska historii, z którego wyciągają takie boczne postaci. I w książkach postawskich, i w poezji. Też to moje zainteresowanie zdjęciami tak wygląda, że ja raczej nie zbieram zdjęć królów i ministrów, tylko jakieś tam bosonogie dziewczynki, tak? albo jakieś koła gospodyń wiejskich. Tak? Wydaje mi się, że tam jest więcej życia niż na tym pozowanym, nie wiem, Umbercie I przy szachu.